Kto płaci podatki, ten jest piękny i gładki, a kto nie płaci podatków, ten jest brzydki, dziobaty i ma ślady po krostach. Przez to, że płacimy wysokie podatki, mniej zarabiamy, ale rząd postanowił ulżyć niektórym grupom obywateli, postanowił dać im zarobić. Od nowego roku podnosi akcyzę na alkohol i papierosy. Na większe wpływy więc mogą liczyć obywatele zajmujący się nielegalnym wytwórstwem, jeśli takie słowo istnieje, i przemytem, a takie słowo istnieje, alkoholu i papierosów. Wzruszający jest ten gest rządu. Dziura w budżecie osiąga rozmiary czeluści zionącej otchłaniu, a rząd zaparł się i powiedział: a niech się obywatele bogacą, co nam, mamy gest. Bo wiadomo, że wzrost akcyzy na wódkę i fajki spowoduje, że wpływy do budżetu ze sprzedaży tych produktów zmaleją. Wzrosną natomiast dochody obywateli pracujących, nazwijmy to, w pozaakcyzowym systemie produkcji i dystrybucji. Rząd, aby poważnie zwiększyć wpływy do budżetu, to powinien raczej opodatkować coś, co ludzie nie kupią na lewo. Na przykład język, mowę. O, na mówienie byłaby nałożona akcyza. Na przekleństwa podwójne. Oczywiście z podatku byliby zwolnieni politycy wypowiadający się w ważnych sprawach. Fiskus założyłby, że każdy mówi i musi płacić, chyba że ktoś się osobiście zgłosi i powie, że nie mówi. To mu się wtedy opodatkuje gesty. No, z gestów też można nieźle żyć. Może być niezły interes, dochód do budżetu. Szczególnie z gestu Kozakiewicza, który ludzie coraz częściej, a nawet nagminnie pokazują władzę.